Cześć Wam, to ja, Tymry. No i mam na sprzedaż już część folblutów, customów, tych wycofanych ze szlaich, dlatego że no, miałam okazję, że tak powiem, kupić mojego wymarzonego artist resin, ale no, jak się okazało, na razie ta rzeźbiarka nie wysyła po prostu do Polski. No ale i tak już wystawiłam te modele rano, pewnie część z Was już widziała. No i jak już wystawiłam, to uznałam, że nagram filmik, ponieważ obiecałam, bo i tak oczywiście sobie na niego będę odkładać. Bo jak nie teraz, to później, wiadomo, nie? Bo powiedziała, że może w następnym roku będzie wysyłała, więc poczekam. No i tak, jeśli chodzi o customy, no to właśnie, tak jak mówiłam, mam na sprzedaż na razie 8 folblutów, bo 8 jest skończonych. Także mówię, wiem, że miałam je wystawić wszystkie razem, no ale była okazja, niestety się nie udało na tą chwilę, no ale cóż. I tak, pierw pokażę Wam folbluty, a później resztę customów, które mam na sprzedaż, także w tej chwili. Więc zaczynamy sobie od początku. Pierwszy jest Clark, jest karusem. No i tutaj widzę w telefonie, że on się strasznie tak, wiecie, no błyszczy, ale na żywo nie jest aż tak bardzo. Wiadomo, mój telefon przekłamuje, tak samo cień nie widać na nim za bardzo. Ogólnie Clark jest kruczokary, nie ma żadnych odmian. Jest po prostu karusem. I ogólnie jest to pierwszy karus, którego... O, tutaj widać na przykład cień, nie tu. Widzicie? Tu, tutaj widać, tam na brzuszku. To jest pierwszy karus, którego udało mi się prawidłowo wycieniować. Tak sobie go wyobrażałam. Ale tak jak mówię, nie błyszczy się aż tak bardzo na żywo, naprawdę. Światło się po prostu odbija od niego. I tak, ja wam go może przybliżę. Żebyście widzieli go bardziej. I tak, był to pierwszy folblut, którego przemalowałam. Właśnie karusek. Oczywiście ma zaznaczone kasztany na nóżkach. Kopytka ma. Też się z nim bawiłam trochę z tymi kopytami. Kurczę. Nie widać. Z kopytkami też się troszeczkę bawiłam. Oczywiście jest mój podpis. Tutaj jest cieniowany. Wszędzie jest cieniowany, tak naprawdę. Oboje oczu ma oczywiście brązowe. Tak wygląda. Kurz się trochę na nim zabrał, bo stał jednak troszeczkę. Drugie oczko. O, no a grzywę i ogon oczywiście też ma wycieniowaną. Niestety za bardzo tego tutaj nie widać. Ale ogólnie jest bardzo ładny. I przynajmniej się mega podoba. W ogóle lubię kary konie, więc no, mi się będzie podobać. Wiadomo, nie każdy lubi takie maści, ale jest ogólnie bardzo sympatycznym konikiem. Pokażę go wam jeszcze raz. No jo. Ups. Następny jest Krypton. No i Krypton jest już akurat sprzedany. Sprzedał się od razu praktycznie. Jest on siwy jabłkowity. Z czterema odmiankami. Odmianką na pysiu. Prawie cały jest włoskowany. Cały też wycieniowany. Tu wam pokażę grzywę. Tak, włoski, jak widać, ma wszędzie porobione. Oczy też oba mam brązowe. Zaróżowiony pysiu. I ogólnie tak fajnie pocieniowany. Następny jest Argo, który także jest już sprzedany. No, ale wiadomo, pokazuję je wam, żeby pokazać, bo muszę wszystkich pokazać, obiecałam. Argo jest izabelowaty i według mnie jest to chyba jeden z tych fajniejszych. W sumie wszystkie są fajne, ale on mi się też mega podoba. Oboje rybie oczy ma.
Odmiankę tutaj taką na pysiu różową i cztery także skarpetki. Przeciętny, a jednak fajny. Następny jest Memo. Skarogniady srokacz. Też za bardzo cień tutaj nie widać, niestety. No nie, no dobra, troszkę widać. Nie ma niestety pogody, w sensie słońca i jest dość ciemno, dlatego jest tak, a nie inaczej, tak się światło odbija. Oboje oczu, znaczy to oko ma całkiem rybie. Ma taką tutaj śmieszną odmiankę na pysiu. A drugie oczko jest łączone. Czyli, że jest w połowie rybie, w połowie brązowe. I tak jest to możliwe u żywych koni. Spójrzcie, tak uroczo wygląda po prostu. Tak to wygląda. Ten biały Jezus, jak on świeci. Oczywiście na białym też jest cieniowany. Troszeczkę tutaj widać. Takie ma przejście tutaj na grzywie zrobione. Też troszkę się z nią bawiłam. I on jest już. Cała reszta już jest, tylko te dwa, co Wam pokazywałam przed chwilą, były sprzedane, a reszta jest już dostępna cały czas. Więc jeśli ktoś by chciał, to proszę bardzo. Widać się nie tutaj troszkę. Taki śliczny. Następny jest Castiel maści białej lub kremello. I tak. Strasznie się odbija od niego światło. Więc oślepia Was po prostu swoją pięknością. Oboje oczu oczywiście rybie. Jest cieniowany, jest jak on świeci. Jest cieniowany oczywiście na taki róż bardziej, w tony podpadające pod róż. No i na zdjęciach na blogu go macie i tam widać, jak on wygląda. Oczywiście wszystkie konie są wystawione na OLX-ie. Podam Wam linka w przypiętym komentarzu. I też jest świetny, bardzo mi się podoba. Następny jest Bulit. Zdecydowanie mój najlepszy dresz jak do tej pory. On ma dorobione żyłki. Dorobiłam mu żyły. Gdzieniegdzie. I jest caluśki włoskowany. Jest maści karodreszowatej. Ma małą tutaj odmiankę na nodze i taką odmiankę na pysiu. Jest świetny moim zdaniem. Włoskowanie. Tak wygląda. Tutaj ma właśnie żyły dorobione. Kopytka. Pyszczek. Kurczę, jak to dziwnie wygląda w tym aparacie. Co najmniej dziwnie. Jakiś gradient mi dziwny robi. No a także na zdjęciach, wiadomo, tam na blogu możecie sobie zobaczyć, jak on tak mniej więcej, no, realnie wygląda. Bo aparat tego niestety, znaczy telefon tego niestety nie oddaje. Kolejny świetny moim zdaniem jest, jako miał Persji, jest tarantowaty. Jest to jeden z moich lepszych tarantów, które zrobiłam do tej pory. Naprawdę, jest świetny. Tak wygląda. Na nóżkach, jak widać, ma takie krechy, jak mają niektóre żywe konie. Też bawiłam się troszeczkę z jego cieniowaniem i bardzo podobało mi się w ogóle malowanie jego, w ogóle proces jego tworzenia. Tak wygląda. Pyszczek. O, niektóre właśnie tutaj taranty mają takie różowe punkty jakby. I druga strona. Tak wygląda. Jest naprawdę świetny. Polecam. Kolejny i ostatni na tą chwilę jest Lazmet, czyli siwek. Też do tej pory mój najlepszy siwek, jakiego w ogóle zrobiłam. I także odbija strasznie światło mi tutaj telefon, więc możecie go zobaczyć na zdjęciach. Jest wstawione na OLX, są powstawiane.
Tak, wygląda, pokażę dookoła w miarę tego, co oczywiście widać. Ma chrapkę na nosie. Miałam rozkminę, że zrobić go z szarą grzywą i ogonem, ale w końcu zrobiłam takiego jasnego. Cieniowanko, nie wiem, czy tutaj nie widać, kurczę, za bardzo tego cieniowania. Też bawiłam się z nim trochę. Pyszczek, tak wygląda. Z drugiej strony jest przeuroczy także. Jeśli dalej przechodzimy, to następny jest Drastic Custom, ten, który pokazywałam wam ostatnio. Ups, muszę oddalić. Drastic Custom klaczy Knapstrapper. Teraz jestem pewna, że no go po prostu sprzedaję. Teraz jest to ogierek stojący dęba maści brudno-kasztanowatej z lekkimi jabłuszkami. On jest oczywiście tańszy niż ups. On jest oczywiście tańszy niż te folbluty, wiadoma sprawa. Pokazywałam go wam ostatnio, to możecie sobie przejść, jeśli chcecie go zobaczyć, do filmika właśnie tego ostatniego. No i jego zdjęcia też będą, są na OLX-ie, tylko że w osobnej aukcji, nie tej, którą podam, tylko w ostatnim, w ostatnim, który dodałam. I ostatni model jest to Drastic Custom, także Breyer SM, przerobiony z tego konika z torebek. Tego takiego drewnianego. Ma na imię Ben. A ten, co przed chwilą wam pokazywałam, ma na imię Jupiter. To jest Ben. No i on jest najtańszy oczywiście z nich wszystkich. Tego też możecie sobie zobaczyć na zdjęciach i w poprzednim filmiku. I też jest świetny. Jest taki zwykły gniady. Najzwyklejszy. Ma taką odmiankę tutaj na pysku. I może uda mi się złapać oczka. Oczka ma brązowe. Także. tak. Oraz sprawa, tak jakby tą, którą widzieliście pewnie większość z was na społeczności. Mianowicie prosiłabym chociaż o jakikolwiek kontakt od osoby, która wylicytowała tego konia, właśnie tego Black Foresta z kolekty. Zalicytowała jako pierwsza, największą cenę i nawet nie raczy się odezwać, ani za niego zapłacić, ani nic. To jest po prostu szczyt chamstwa i prostactwa naprawdę i braku kultury, więc proszę chociaż o kontakt, bo po prostu ja tego nie zostawię i... Ktoś w końcu dla przykładu zostanie ciągnięty po sądzie czy coś w tym stylu, bo to jest po prostu już jakaś masakra. A za tamtego też czekam na kontakt. Także w sumie to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i w przypiętym komentarzu macie link do OLX-a. No i tam możecie sobie patrzeć właśnie na bieżąco. Cześć!